Witajcie na moim kanale, ja jestem Lulena i to będzie vlogmas numer 3, 11 grudnia mamy. Przyjechała moja rodzinka, zobaczymy ich reakcję. Mój pies się na mnie patrzy, jakby było coś ze mną nie tak, ja nie rozumiem. Teraz nagrywam ich reakcję. O nie, nie możesz się odklejać, no się głupi. Nie w takim momencie. No, nie w takim momencie. Czekałam na nie pół godziny. Tak wyglądając. No. Where are you, Christmas? Hey! Co ty robisz? Elba, co ty robisz? Robisz zapisy. Zajebiste to jest. Czekaj, to się nudzi. Zrobię zdjęcie dla ciebie. Wiesz co to jest? To jest ta z tego. Z Grincha! No. Z Grincha. Ma nawet warkoczyki. Ma kochani, tak już teraz normalnie zaczynając ten odcinek. Robimy pierożki dzisiaj, produktywny dzień. Mama wstawiła już wodę razem z olejem i z solą, no bo tak się robi, pamiętajcie. I coś jeszcze miałam powiedzieć. Już wcześniej była prowadzona produkcja krokietów. Mogę wam pokazać, ponieważ one są zamrożone. Także pokazuję wam. Proszę bardzo, tutaj była już prowadzona produkcja. Bardzo pięknie. No i tak jak widzieliście, to właśnie były krokieciki zrobione przez Majnę mamę. Ja w tym czasie siedziałam gdzieś na dworze z Gakuszką. Co? Gotuje się woda, zaczynamy produkcję ciasta. Okej, let's go! Tutaj mamy tak zwany, jak to się nazywa, ten wulkan. I mama tutaj wlewa wodę. Już wlała. Daj trochę. Natalia, co ty robisz? O, i teraz trzeba to zagnieść tą wodą, żeby powstało ciasto, ale pewnie jeszcze nie jest koniec ciasta, czy to już koniec? Tak, będzie mąka z wodą. To jednak będzie koniec ciasta. Kochani, ja przyjmuję teraz robotę. Jak ja przyjmuję robotę, to nie sądzę, żeby to ciasto wyszło, ale może akurat. Jeszcze mamy farsz. Tutaj mama już wcześniej zrobiła. O, piękny farsz. Piękne, piękne ujęcia. Dwa pierwsze pierogi. Ale nieważne, że brzydkie czy ładne, ważne, że pierwsze. Woda. Gotowała nam się woda. Muszę zobaczyć. Więc teraz wkładamy pierożki. Że ręką? Dobra, to ręką. O, jak co roku, w tym roku też jak robiliśmy, zawsze robię kurki. Nawet co roku, to tak jak zawsze robiłem pierogi, to zawsze muszę mieć chyba dwie kulki. Na razie zrobiłam jedną.
jednak jest troszkę gorący jeszcze ten pierożek. Dobra, poczekamy jeszcze chwilkę. Pierwszy tejlerz idzie na stół. O, nic nie widać, jak fajnie. Elo melo pomelo benz. Moja kulka robiła się przez 3 tury i musiałam ją wyłowić już, bo chciałam ją zjeść, więc robimy test. Nie do końca się w środku zrobiła. Ale tylko trochę. Mega dobra. Tu mamy jeden talerz pierogów, tu mamy drugi talerz pierogów i tu mamy trzeci talerz pierogów. One są już gotowe. Tu mamy pierogi do wody i tu nam się już robią, sobie można je zamieszać. Skończyłyśmy wykonywać naszą pracę. Pierożki gotowe. Hejka, witam was w dzisiejszym dniu. I tak. Kochani, otwierałam kalendarz, jak zawsze. Dziś mamy 12 i nie będę ukrywać, że będę nagrywać to drugi raz. Chowam, uwaga, chowam. Ale nie mogę wam nic pokazać, co, bo dziś mamy 12. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. Nie mam żadnego pojęcia. Otworzyłam okienko numer 21 zamiast okienka numer 12. Zakryję je, proszę bardzo. Nikt się nie dowie, co tam jest. Tak. I otwieramy teraz okienko numer 12. Zaspoilerowałam sobie, ale może do 21 zapomnę, co tam jest. Mam taką nadzieję. Ja nie wiem, jak ja to mogłam w ogóle zrobić. Naprawdę, przysięgam. Otwieramy okienko numer... Patrzcie. To jest okienko numer 12. Takie okrąglutkie tutaj jest. O, super, kamera zmienia światło. A tu jest 21. Nawet tego nie skomentuję. W ogóle patrzcie, jaka 13. Czekajcie, zaraz się ten światło poprawi. Jest tu taka ogromna. Ja się już jutra nie mogę doczekać, to pewnie będzie jakieś... Dobra, nie będę was spoilerować. To otwieramy. Prawidłową 12. Ja nie wiem, jak ja mogłam to zrobić, jak ja otworzyłam, jakim cudem ja otworzyłam tą 21. Czy to jest lusterko? Halo, halo. Strasznie trudno się wyciąga. Tak, to jest giga lusterko. A, fajnie mnie. Dobra. O. Elo melo pomelo benz. To wy. Jak można zauważyć. Tylko ono nie ma tej warstwy, jakby tej taśmy. To jest troszkę przybrudzone. Ma taki Douglas z tyłu. Napis, uwaga, zaraz się poprawi. Światełko. No, taki Douglas. No spoko, jakby lusterko jak lusterko, wiecie, można się przeglądać. Spoko. Lecę nagrywać następnego vlogmasa, to już na tyle w tym vlogmasie. Jeśli podobają wam się vlogmaski, to zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to w ogóle co ty tu robisz, jeśli ty jeszcze tego nie robisz. I do następnego vlogmasu, który pojawi się 20. Bye!